Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Pokemonów. A dzisiaj jestem u mojej babci, dlatego jest trochę inny rejon Pokemonów. Dzisiaj nigdzie nie widzimy, tylko ewoluuje dzisiaj Abrakadabra. Postanowiłem to zrobić dlatego, bo Abra to dla mnie bardzo rzadki Pokemon. Jego bardzo niedawno złapałem i brakuje mi 6 candy tej ewolucji. Tak mówię, o Abra, fajnie, zrespiłaś. I tak 6 candy jej dostaję. No i tak mówię, nie no, muszę nagrać tego odcinek. Czyli mam tu panią Abrę. Mogę nią ewoluować. Kadabry, tak naprawdę to się nigdy nie widziałam Kadabry. Nawet nie wiem, jak ona wygląda. Teraz już będę mieć ją... Dam ją jeszcze do ulubionych. Dobra, jak ty wyglądasz, Kadabra? A, oczywiście... O, tak. Jezus, jaka dziwna. Kadabra. I Alakazam będzie kolejny. Jak będę mieć Alakazama, to też wam nagram z tego odcinek. Dobra. W ogóle tak to. Mam już proewolucję Bellsprouta, ale akurat tak mi się złapał w takim momencie, gdzie nie mogłem nagrać odcinka, a nie chciało mi się czekać. O, Kadabra. Jesteś? Kadabra. Favorite. Favorite. W ogóle tak dzisiaj to złapałem też, pokażę wam. Ten odcinek o Tingler na radarze. Gdzie to jest? A. Wielecki Park Technologiczny. Gdzie ja jestem? Co jest to z moim ludzikiem? Dobra. Co się stało? Twarz kobiety, tak. Bardzo ciekawa. Powiedz, gdzie ja jestem? Gdzie to jest? Mural przy... Jestem na 1 maja. Czyli znaczy, że tam gdzieś... Tam jest moje... Tutaj mieszkają. Co się stało z moim ludzikiem? Ty ludziku, gdzieś ty poszedł? Gdzieś ty poleciał? Gdzieś ty poleciał? Dobra. O, przeportował się. Wraca! Biegnie. Jak wystążyć tutaj? Biegnie. Biegnie do tego. O, dzięki jajko będziemy się... Przepraszam, zaliczać. Dobra, ile muszę przejść do 10 km, bo mam władowanie. Jeszcze dużo. Dobra, leć tam, mój ludziku. Leć. Wracaj. Ktoś się pojawił. Szpil. Ej, szpilku, chcesz cię złapać. Dobra, jest szpil. Jezus, jak się zaczynają. Dobra, szpilek. Ty robisz? Czemu mi odbiłeś Pokebola? Znaczy Great Bola. Chcesz, żeby było nice. Nice, 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 tak, nice. Dobra. Ty, jaki niegrzeczny. Za karę cię nie łapię. Dobra, Pokédex. I tak w ogóle patrzę. Dzisiaj chłopam takie, idę do innego miejsca i tak patrzę na radarze. Trzy nowe Pokemono, fajnie, tu jest tak. Fajnie, Abra. Kadabra. I Alakazam. Dobra, Kadabra, Alakazam. No i tak, dzisiaj Pinsir. Pinsir, ładuj się szybciej, Pinsir. Jeszcze tam... Przed ewolucją Grand Bulla i w ogóle to jest bardzo dziwny Pokemon. Już mam go. Jeżeli go nie znacie, to patrzcie. Snowball! Jezus Maria. Co to jest? Jakaś dziewczynka. Naprawdę jest bajkowy Pokemon Fairy. Strasznie bajkowy. Dobra. No i jeszcze nie chcę Tyranitara. Bym się ucieszył, gdybym go miał. Gdzie ty... No, Tenek. Ten gostek, Slajkot.
Przed Pokémon, którego proewolucją jest Slaking. No właśnie. Pan Slaking. Najlepszy Pokémon w grze według mnie. Nie wiem, czy według was też. Ale według mnie najlepszy Pokémon w grze to właśnie jest ten Slaking. Dobra, Ludzik chyba już powraca na dobre miejsce. Tak, dokładnie tutaj, gdzieś jestem. No i tak, Pokédex. Jeszcze raz. Zaraz w ogóle wchodzę z Pokédexu. A, jeszcze wam pokażę, jak nazwałem te dwa Pokémonki, bo nazwałem je. Tego przed ewolucją Grand Bulla, Swillo. Nie, pamiętam, jak on się nazywał. Dobra. Czyli tak. Dziewczynka tego nazwałem. Tego nazwałam dziewczynka. No. Bo naprawdę wygląda jak dziewczynka. Tego nazwałem leniwiec. On nie wygląda jak małpa, tylko jak leniwiec. Ten dopiero będzie Pokémon wyglądać jak leniwiec chyba. Tak w ogóle to... Będę może go mieć niedługo. Bo... ten... Słuchajcie, dlatego będę mieć go niedługo, bo sprzedaję szpila. Nie, dlatego, bo wiecie, jak ja mieszkam na Kochanowskiego, w Kielcach, dokładnie na Kochanowskiego, to ten, ulica Kochanowskiego, osiedle Kochanowskiego, to jeżeli wiecie, gdzie ono jest, to bok jest, prawda, osiedle Barwinek. No i na osiedlu Barwinek właśnie się pojawia bardzo dużo ten Pokémon. Strasznie dużo. Tylko, że akurat nie miałem akurat czasu do niego pójść zawsze, bo nie mogę wychodzić z tego osiedla. No wiecie, z osiedla Kochanowskiego i tak już mogę dużo chodzić, bo po całym osiedlu Kochanowskiego. Czy tak samo wyjść, no chyba, że do szkoły, bo mam tam, o. Nie wiedziałem, że jest dużo Arona Candy. O, Kabutops, Whiskash, w ogóle tak Whiskasha mam. Naprawdę nie wiecie, ile mam, dlaczego ja mam tak dużo candy i tego, wiecie, Barboracha. No i tak brakowało mi jeden candy Barboracha i bym miał Whiskasha. No i akurat mi się Barborach pojawił. Pani Kadabra. Jaki ty masz? A tak, Shadow Ball. Nawet fajny, bo nie wiem co. Nie znam się na wszystkich atakach. W ogóle to jest moje 6 Pokemonów, najsilniejszych. Tak naprawdę dużo się nie zmieniło. Oprócz tego, że Espeon jest najsilniejszy. No i Kaka może trochę przydał Espeon. No w ogóle to w którym ty jesteś gymie? Idę do tego gymu. Jakie tam są Pokémony w tym gymie? O, mogą was uleczać. Co to za Pokémon? Hajry... O, już się wczytał. Ty nie, że tu są. No tego znam, ale jeden raz go widziałem. Są Pokémony, których mało widziałem. A co to jest mój? Nie, to nie jest mój. Który jest mój? A, Hajrama, Hajrama. To uleczę ją. Ej, no mało dostało. No uleczę temu, Alakazama. Alakazam jest fajny chyba. Fajnie, uleczyłem go. Dam ci te berry. Fajna berry. Ty dostałeś jeszcze mniej niż z tamtego. To ja ci wolę już dawać raz berry. Pina berry jest cenniejsza. I tyle ci wystarczy. Tak cię uleczyłem dużo. Dobrze, a więc skończymy dzisiejszy ten odcinek z Pokémonów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.